Pokój i dobro. Może pojawić się od razu pytanie, kim jesteśmy, ale może ja zadam to pytanie. Dobry pomysł. Trzy odpowiedzi jedna jest prawidłowa. Jak się nazywają zakonnicy w brązowych habitach z białymi sznurkami, ze szpiczastym kapturem, najczęściej noszący brody? A. Albertyni, B. Bernardyni, C. Kapucyni. Ja wiem. Ale... Ja, ja chyba też wiem, ale dowiemy się na końcu. Tak. Żeby nie uprzedzać faktów. Spotykamy się dzisiaj, żeby pochylić się nad słowem, które Pan Bóg daje nam na tę niedzielę, na jutrzejszą niedzielę, która jest niedzielą ze wszystkich najszczególniejszą, bo jest to niedziela zmartwychwstania. Co prawda dzisiejsza noc jest bardzo szczególna, to jest ta wielka noc, kiedy chcemy świętować najwspanialszą liturgię Wigilii Paschalnej, ale mimo wszystko pochylimy się nad słowem, które Kościół nam daje w niedzielę zmartwychwstania Pańskiego. Jako pierwsze czytanie otrzymujemy dzisiaj fragment Dziejów Apostolskich z rozdziału 10, gdzie jest opisana bardzo ciekawa historia powołania setnika Korneliusza. Warto sobie doczytać, jak ten setnik Korneliusz był powołany przez Pana Boga. Przychodzi do niego Piotr, ponieważ został wezwany, i właśnie w domu setnika Korneliusza Piotr wygłasza mowę, jaką ją nazywamy karygmatyczną, o tym, że Pan Jezus rzeczywiście zmartwychstał. I zobaczmy, mówi Piotr, że najpierw Jezus był człowiekiem zwyczajnym, który chodził, uzdrawiał, przez wszystkich lubiany Pan Bóg go umacniał, ale ludzie go zabili. I Piotr mówi, Bóg tego właśnie Chrystusa wskrzesił z martwych i my jesteśmy tego świadkami. Piotr mówi, ja jestem świadkiem tego, że Chrystus żył, że Chrystus umarł i że Chrystus z martwych stał i Bóg uczynił go sędzią żywych i umarłych. I na tym świadectwie Piotra i świadectwie innych apostołów opiera się cała wiara chrześcijańska. I wiara Korneliusza. Wiara Korneliusza oczywiście też, bo tutaj jest to w domu Korneliusza się dokonuje. Właśnie mnie to zastanawia, kim jest ten Korneliusz. Czy to jest no Rzymianin, właśnie. czy to jest Żyd, czy to jest może już chrześcijanin? Jak sama nazwa wskazuje, Cornelius brzmi tak łacińsko. I rzeczywiście Korneliusz był rzymskim żołnierzem, a nawet powiedziane jest, że był setnikiem kohorty a więc był zwierzchnikiem całego garnizonu, całej grupy żołnierzy rzymskich zwanej Italską i był jak mówi Łukasz w Dziejach Apostolskich pobożnym i bojącym się Boga człowiekiem. A więc był rzymianinem, dla Żydów poganinem, oczywiście nie przyjął całego prawa mojżeszowego, ale modlił się, przyjął monoteizm, a więc wierzył w jednego Boga, modlił się i był jak jest powiedziane bardzo szanowa szanowany przez Żydów, ponieważ też z pewnością obdarzał ich szacunkiem i pewnie pomagał nieraz. I właśnie jego Pan Bóg powołuje, aby uwierzył w zmartwychwstanie dzięki świadectwu św. Piotra. Czyli jeśli uwierzył w Chrystusa, możemy powiedzieć, że stał się chrześcijaninem. Chrześcienie, mało tego, na końcu tego rozdziału słyszymy, że właśnie św. Piotr powiedział, skoro Pan Bóg udzielił Ducha Świętego też poganom, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy ich ochrzcili i rzeczywiście zostali ochrzczeni, stali się jednymi z pierwszych chrześcijan. Właśnie poganie. Na tym świadectwie św. Piotra opiera się cała wiara, dlatego w Ewangelii usłyszymy również to źródło świadectwa świętego Piotra, jak on odkrył po raz pierwszy stanie Chrystusa. To jeszcze mam pytanie. Co to za Pismo Święte masz właśnie? Z jakiej Ewangelii będziesz czytał? No oczywiście jest to najbardziej popularne chyba Pismo Święte, jakie mamy, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia tysiąclecia, akurat wydanie piąte, czyli ostatnie. Akurat korzystam z tego, ponieważ jest to pismo święte, tak zwana tysiąclatka, która też używana jest w tekstach liturgicznych, a więc w kościele na liturgii słyszymy właśnie tłumaczenie Biblii tysiąclecia, więc warto przede wszystkim do niej się odwoływać, chociaż nie jest jedyna. Czy to usłyszymy, to czytanie i to tłumaczenie usłyszymy dzisiaj w naszych kościołach? Dokładnie, o tym właśnie usłyszymy. Jest to 20 rozdział Ewangelii Janowej, kiedy to najpierw Maria Magdalena, a później Piotr i Jan biegną. To jest pewna bardzo mocna dynamika biegu do pustego grobu, aby zobaczyć, że faktycznie w grobie nie ma Chrystusa. Mało tego, są płótna, ładnie ułożone i wszystko świadczy o tym, że Chrystus zmartwychwstał, chociaż Jego samego tam nie odkrywają. Ale jak mówi Ewangelista, uwierzyli dopiero wtedy Pismu, które powiedziało, że miał zmartwychwstać. I to właśnie doświadczenie pustego grobu, chociaż nie było dowodem samym w sobie, dało Piotrowi, Janowi, uczniom to przekonanie wraz z pismami i z tym, co mówił wcześniej Jezus, że faktycznie dokonało się najwspanialszy cud świata, czyli zmartwychwstanie po tym, jak Chrystus najpierw został ukrzyżowany. I to jest ta wiara pierwotnego kościoła. Ale może się pojawić pytanie: no dobrze, możemy sobie powspominać to, co się wydarzyło 2000 lat temu, ale czy to ma jakieś przełożenie? Dzisiaj na moje życie, na nasze życie człowieka w XXI wieku. Bracie Tomku. No to jest bardzo ważne pytanie, czy to ma przełożenie. Myślę, że to jest to jest istota chyba czytania Pisma Świętego, istota naszej wiary, żebyśmy te wydarzenia, które miały miejsce 2000 lat temu nie tyle wspominali, co myślę sobie, jak to ładnie w kościele się nazywa. Aktualizowali, czyli sprawiali, żeby to stanie teraz przemieniało nasze życie. Czyli żeby to słowo było żywe. Tak, żywe. Myślę nawet więcej nawet, żeby to słowo w nas się objawiło. To, to, co Ewangelista Jan mówi względem Jezusa Chrystusa, słowo stało się ciałem, żebyśmy my też yy, to słowo wprowadzali w życie i ktoś patrząc na nas, żeby mógł powiedzieć, to jest prawdziwe. Tak jak tutaj Piotr, który przychodzi do korneliusza, yy, nie robi mu lekcji teologii, nie robi mu lekcji religii, ale mówi, my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziało w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie Jezus. Więc o tym opowiada i teraz myślę sobie, że te święta i ta ewangelia jest po to, żebyśmy my na nowo napełnili się duchem Chrystusa z stałego, przyjęli go, zachwycili się zmartwychwstaniem, wiedzieli, że ono jest i z tą prawdą i, i z tą wiarą i z tą radością poszli w świat. Właśnie wyszli z kościoła, wrócili do naszych domów, wrócili do naszych bliskich. I tutaj yy, przypomina mi się kazanie księdza Pawlu Kiewicza, którego uwielbiam, uwielbiam jego kazania, uwielbiam jego przykłady. I kiedyś, kiedy mówił o zmartwychwstaniu, opowiadał, że na niejednych rekolekcjach, na niejednym kazaniu w kościele mówił o zmartwychwstaniu, jak to jest ważne, jak to jest potrzebne, że to jest najistotniejsza prawda naszej wiary. I słuchacze nawet kiwali głowami, że uśmiechali się, potwierdzali to wszystko, co on mówił. A potem po mszy świętej czasami ktoś podchodził do niego i mówi, jak ksiądz pięknie mówi o zmartwychwstaniu, czy ja mógł z księdzem porozmawiać? Mówi, oczywiście, proszę bardzo, on mówi tak. Jakoś tak nie dogaduję się z moją żoną, jakoś tak nie dogaduję się z moją teściową. Albo mówi, przychodzi inna osoba, i mówi, pięknie, ksiądz dzisiaj mówi, niesamowicie, ale jakaś taka smutna jestem. On Widział tą niespójność, że to, co on mówił, jakby nie zapadało w serca. To, co on mówił, w ogóle nie trafiało do słuchacza, bo oni przychodzili automatycznie ze swoimi sprawami, trudnościami. Oni mówią o zmartwychwstaniu, oni mówią: Jesteśmy smutni. On mówi: Chrystus zmartwychwstał, mówi: Ale ja mam grzechy, ale ja się nie dogaduję, ale ja mam w sobie nienawiść. To trochę jakbyśmy to wyrazili polskim przysłowiem, że on im mówił o niebie, a oni o chlebie. No właśnie, ale. Ale Jezus zmartwychwstał, dobrze, możemy nawet w to wierzyć i być o tym przekonani, że nawet my kiedyś zmartwychwstaniemy na końcu czasów, jak wierzymy i to wyznajemy. No ale co to praktycznie zmienia w naszym życiu dzisiaj? No przecież ymm, zmartwychwstanie dotyczyło samego Pana Jezusa. Owszem, owszem, był zabity, zmartwychwstał. A czy to ma coś wspólnego z moim życiem dzisiaj? Znaczy, mógłbym powiedzieć, że wszystko, <grym>, ale oczywiście to nic nie rozwiązuje. Bo tak jakbym miał przekonanie, że cokolwiek tutaj na ziemi nie zrobię, w jaki sposób nie stracę samego siebie, czy swoich talentów, swojego czasu, czy umiejętności, że to będzie nieustannie trwało, że jakby nie ma tutaj śmierci, nie ma czegoś takiego, co by sprawiło, że nie da się odzyskać, że nie da się wrócić, że po prostu, że będę żył wiecznie, żył wiecznie i... Te straty tutaj, których doświadczamy i mamy świadomość, nie muszą wpływać na niekorzyść mojego życia. Mówiąc wprost, pierwsza rzecz, no najbardziej boimy się śmierci boimy się chorób i wynikających później śmierci. A dzisiaj Więc... szczególnie to aktualny temat. Tak, Choroby tak, śmierci. zawsze, zawsze jest to aktualny temat, choroba i śmierć, dzisiaj szczególnie. Więc to jest chyba rzecz, której człowiek najbardziej się boi, umrzeć. Więc wszystko, co robimy, robimy, żeby nie umrzeć. Dbamy o nasze zdrowie, dbamy o nasze ciało, dbamy, żebyśmy mieli dobre domy i żeby w nich było ciepło, żeby było wygodnie, żebyśmy jak najdłużej to życie mogli utrzymać. I każdy, kto przychodzi chce nam zabrać to życie, no właśnie, zabrać trochę czasu, naszych talentów, umiejętności, chce, żebyśmy więcej pracowali, żebyśmy nie odpoczywali. Myślę sobie, że w jakiś sposób jest agresorem, jest tym, który przychodzi, żeby zabrać to życie, żeby nam odebrać. Życie odebrać, a my mówimy: "Nie, nie, ja ci nie dam, bo mam tylko jedno". A tutaj Pan Jezus mówi nam o tym, wyraża tą prawdę poprzez samego siebie, że możesz oddać swoje życie i on jest dla nas przykładem, a potem Bóg Ojciec ci to wróci, Wiecie, życie wieczne. I teraz widzę, że mogę się poświęcić dla drugiego, w domu, dla rodziny. Ojciec czy matka poświęcając się dla dzieci, małżonkowie dla siebie, w pracy, jako nauczyciel, jako lekarz też mogę się poświęcać, jako kapłan, jako zakonnik, wykonując pewne dzieła związane z charyzmatem zgromadzenia, mogę wydawać swoje życie, czyli mogę tak mówiąc językiem religijnym, umierać, a Bóg nieustannie będzie mnie wskrzeszał, to znaczy dawał to nowe życie, że to co mi się wydaje, że się skończyło i ktoś mi zabrał, wyszarpał, że mnie wręcz zabił. Chrystus mówi, ale ja cię będę wskrzeszał. Może dlatego święty Paweł w drugim czytaniu, które usłyszymy, jedna z możliwości są dwa drugie czytania. Z Listu do kolosan powie, jeśli z razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, a nie tego, co na ziemi. Bo umarliście i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. No to jest prawda chrześcijańska chyba rzeczywiście godna uwagi dla każdego dzisiaj. Tak, to jest ta prawda chrześcijańska, która nam pozwoli iść, robić rzeczy, które dla ludzi tak zwanych światowych są niemożliwe, a nam pozwala je realizować, czyli być świadkami. Bo jeśli ktoś patrzy na człowieka, który się poświęca, który jest dla innych, który jest dyspozycyjny, który wszystkie swoje talenty, środki też i rzeczy materialne daje drugiemu człowiekowi, to się pyta, dlaczego on tak robi? Co ciebie motywuje, co ciebie napędza? Czy czysta taka filantropia, tylko i wyłącznie takie dobro ogólnie pojęte, czy coś więcej? I chyba jak patrzymy na świętych, to myślę sobie, że to u nich widać. Od świętego Jana Pawła II, który nie szczędząc własnych sił i czasu chciał całemu światu ogłosić Chrystusa z martwych stałego. Święty Franciszek, nasz zakonodawca, nasz założyciel, wyniszczył się również, idąc do trendowatych, czy głosząc światu pokój i dobro. Robił to, bo wiedział, że. Bóg to życie, które tutaj straci, jest w stanie mu przywrócić. I dzięki temu ktoś patrząc na Franciszka czy Jana Pawła II, mówił: To jest prawdziwe, bo ja widzę prawdziwego człowieka, który w to wierzy. Nie pozostaje nam chyba nic innego jak tylko cieszyć się tym darem i zawołać radosne Alleluja, chociaż jeszcze, jeszcze poczekamy do jutra. Natomiast może warto odpowiedzieć na pytanie, które zadaliśmy na początku. Nawet myślę, że trzeba. Chyba trzeba, żeby być uczciwymi tutaj wobec wszystkich. No dobrze, zapytałem, kim są ci zakonnicy w brązowych habitach, ze spiczastym kapturem, białe sznurki, najczęściej broda czasem dłuższa, czasem krótsza. A. Albertyni, B. Bernardyni, C. Kapucyni. No myślę, że Albertyni są od świętego brata Alberta, to Słusznie? chyba nie. Hmm? Bernardyni są od świętego Bernardyna. Ze sieny. Ze sieny, to chyba nie. No to zostaje nam C, C czyli C kapucyni, którzy są od kawy Cappuccino. Też. I tak. A przede wszystkim są od świętego Franciszka Francisz... i od szpiczastych kaputów. I czasem długie brody. I czasem długie brody. I my również jesteśmy braćmi kapucynami. Dzisiaj z wami rozmawialiśmy o tym słowie i będziemy chcieli to robić przez następne niedzielę. Dziękujemy za uwagę. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, to będziemy się jeszcze co tygodniowo spotykać i próbować wgryźć się w to słowo, a raczej być przy słowie. Przy słowie, które Pan Bóg nam daje. Pokój i dobro.